Ksiądz katolicki, który łączył wiarę i naukę. W Lwowie przy udziale arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego odbyła się konferencja naukowo-praktyczna poświęcona życiu i pracy Henryka Mosinga. Spotkanie przeprowadzono 27 kwietnia w siedzibie Naukowego Instytutu Epidemiologii i Higieny Lwowskiego Uniwersytetu Medycznego. Dyrektor Naukowego Instytutu Epidemiologii i Higieny profesor Borys Kuźminow przypomniał karty życia naukowego wybitnego epidemiologa XX wieku. Dr Mosing był nie tylko utalentowanym naukowcem, który bezpośrednio był zaangażowany w tworzenie szczepionki przeciw tyfusowi. Był także kapłanem i przez wiele lat prowadził działalność misyjną i duszpasterską. Podczas spotkania odbyła się prezentacja filmu Poskramiacz wszy Rudolf Weigl. Reżysera i producenta Edwarda Zaniuka o słynnym lwowskim naukowcu polskiego pochodzenia, który wynalazł szczepionkę przeciw tyfusowi plamistemu. W wydarzeniu wzięli udział pani Eliza Dzwonkiewicz, konsul Rzeczpospolitej Polskiej w Lwowie, przedstawiciele nauki z Ukrainy i Polski oraz wychowankowie księdza Mosinga.